Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy teraz na live, ale ten odcinek prawdopodobnie trafi na YouTube. Także zrobiliśmy sobie tutaj głosowanie i chcieliśmy sobie zrobić takie małe wyzwanie, od czego niestety zostaliśmy wyzwani, że tracimy hajsy. No ale wiecie, nie robi się tego codziennie, więc zadałem pytanie, czy robimy sobie wyzwanie. Jolo, środek, prawa, lewa, czy może rozsądny wybór kart? Oczywiście jest tutaj bardzo mało osób, które są rozsądne, więc chciały po prostu... No, nie chciały. No. Okej, okay, karty mniejsze odtrzymane i karty większe odtrzymane, niestety. Okej, okay, no to wygrał Jolo środek. Będziemy teraz wybierać tylko i wyłącznie karty, które są na środku, więc bierzemy druida. Bierzemy druida, no to... Wszystko na środku, to wszystko na środku. Muszę bronić dzikie ostępy. Okej. Okay. Pierwsza karta, plugastwo. Środek. Obrażenia, środek. A wyciszenie? Nie brałbym tego... No w sumie chyba bym wziął to jednak, tak. Kolejna dobra karta. Chyba jednak bym tego... Okej. Okay. Orzeźwienie może być. Ognisty ogar, tego bym nie wziął. Na pewno bym swipe'a wziął. Kurde, ale jak już zrobiliśmy achievement, to już robimy achievement. Druid szponów po raz drugi. Szalony alchemik. Okej, okay. Neutralizacja. Mściwy kowal, bez sensu, ale okej. Okay. Znak odstępów. Odstępów. Wódz mroźnych wilków. Lecimy dalej. Karpia. O Boże, jaki top deck. Weźmiemy szarże. Gorzelnik całkiem spoko. Najlepszy wybór z tego wszystkiego. Znowu żywiołak. Nie, był dopiero pierwszy raz. Ogr, czyli top deck się szykuje. Wizytator. Nie mamy kart. Nowicjuszka. Dziarski gorzelnik. Przywódczyni kultu. Worgen. Srebrny rycerz. Tarczownik. Wszystko na Jolo. Golem. Cox. Berserker i coś na koniec? Oh my god. Czy to ma sens? Nie mam żadnego czaru obszarowego poza... Oh my god. Samimi stronnikami będziemy bić. Dobra. No to próbujemy. Gramy przynajmniej jeden ten. Okej, okay, w ten sposób. No, także pozdrawiamy. Gramy sobie na live'ie. Znak rozstępów. Rozstępów. Nie, tak czasami czytam to, co... Siemano, Miodek, witam. Będzie wylew. YouTube Bitches, pozdrawiam mamę i tatę oraz brata Michała Barana. Okej, okay, młody, pozdrawiam. Ten odcinek pójdzie na YouTube, także... Jeżeli ktoś chce pozdrowić, to kosztuje. Musicie wysłać dotację i wtedy zostanie ona przeczytana na głos. Muszę chronić. Tak się robi pieniądze, słuchajcie, no nie oszukujmy, nie oszukujmy się. Ja jestem szczery wobec was, więc wymagam tego od was też, okej? Okay? No. Jak pieniądze, to wszyscy. Pozdrawiam każdego wylewa. Kampi. Czy dzisiaj goliłem pachy? Dobre pytanie. I swoją drogą niezły fetysz masz. Tak, znam kapitana Aliena. Kiedyś graliśmy w Infestation razem. Z tego co wiem, to ma nowy kanał na YouTube oraz na Twitchu, ponieważ chciał niby odświeżyć. Znaczy nie chciał tych starych martwych subów mieć. Okej, okay, więc w tej rundzie nic ciekawego nie zrobimy, poza tym. Więc moja talia generalnie, Jolo talia, jest talią, która posiada tylko i wyłącznie stronników. Czy taka talia ma szansę wygrać? Nie wiem. Spróbujemy. Pozdrawiam wszystkich Arabów, którzy robili kebaba dla Bonkola. A, to właśnie informacja. Osoby, które nie były na live'ie, to zamówiłem kebaba na live'ie i sobie go zjadłem na live'ie.
I był bardzo dobry, ale to był kebab zrobiony przez Polaka, więc nie przez Araba. Nie osiedliłem żadnego Araba. Podczas materiału z jedzenia kebaba nie ucierpiał żaden Arab, ani żaden Arab nie wykonywał posiłku dla Bonkola. Tak mi dopomóż. Gdzie mam uderzyć? Cześć wszystkim, pozdrawiam Bengala i penis, a nie dotacje. Okej, okay. Okej. Okay. Zaraz zostaniesz karnego. Co się z nim dzieje? Nie wiem, werba. Więc ja sobie teraz rzuciłem koksa, on prawdopodobnie mi już nic nie zrobi, ponieważ zużył totem, co wyklucza żabę i pewnie teraz ubolewa. Zrobimy coś takiego. Okej. Rzucę go, mimo że on nic nie zrobił. Tylko rzuciłem go jako stronnik, żeby był stronnik za 4 many. Tylko boję się, że będzie burza. Nie, nie było burzy, okej. Gotów, panie. O, hej. Dobra, jak ma. Wątpię, że ma burzę, bo by jej użył. Okej, pozdrawiam mamę. To pozdrawiamy mamę Arnoldzika. Dzięki wielkie za złotówę. Co on zrobił? Aha, what? Człowieku, co ty robisz w ogóle? Aha, nie, dobra, oni mieli oboje 4 many. To spoko, to rozumiem. Moje kanapki z hajsem. Pozdrawiam wszystkich, Lemon Party. Co to the fuck? Co to za reklamy tutaj są? Tak się nie godzi. Guardsman Bob. Widzicie, tak się gra. YOLO, YOLO Talia na środek. I dajemy se radę. Tak to powinno być. Ten mecz tak powinien się zakończyć. Moim zwycięstwem. Jest moją tarczą. Co on zrobił? Oh my god, dobra, robimy tak, że bociana jebie szpak. Nikt nie pobije mojej ceny. Nie przejdę. Czy Bonkol przegra? No, 4 many, znaczy 4 HP mu zostało. Także YOLO Talia Mid daje radę. Co prawda nie zmasakrowałem żadnego lewaka, ale... no, jest spoko. Musiałby się naprawdę stać jakiś dziki cud, żeby mi tutaj wszystko zniszczył ze stołu. Chociaż ja nie jestem w stanie go zabić, kiedy by mi wyczyścił to wszystko, okej. Okay. O! Jest, zdarza się, jest wyciszenie, czyli będzie tutaj przejście. W dalszym ciągu win, w dalszym ciągu win. 4 many. Co on może zrobić? Wygrał. Jest! Okej, okay. Okej. Okay. YOLO Talia Mid. Jak najbardziej, polecam. Wygrana jest nasza. Także wygraliśmy. No i cóż mogę powiedzieć, no... Talia się sprawdza. Co prawda nawet to tego jakiś Aristoteles nie przewidział. Ani Inien Kebabowicz. Więc... całkiem spoko. Oczywiście